mówiono moim rodzicom, że będę roślinką, że nie będę mówić, nie będę chodzić. W najlepszym wypadku będę wykonywała pracę chałupniczą, coś na zasadzie składania długopisów. Ile ty skończyłaś kierunków studiów? 3 kierunki. Logopedię, filologię klasyczną i dziennikarstwo. Jak teraz wygląda, Marty, życie? Przede wszystkim jest to życie z bólem. Jest to życie na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. Marta Szwonder przyszła na świat jako 30-tygodniowy wcześniak. Niedługo po narodzinach lekarze zdiagnozowali u niej mózgowe porażenie dziecięce. Choć Marta miała nie mówić, nie chodzić i nie rozwijać się prawidłowo, jej rodzice nie poddali się i postanowili zawalczyć o normalne życie córki. Ze wszystkich sił staraliśmy się ją dać do przedszkola normalnego. Udało nam się to. Marta się pięknie zaaklimatyzowała. Żeby zintegrować mnie z grupą dzieci chodzących, panie przedszkolanki na ten moment, bo ja w ogóle byłam dzieckiem podłogowym zupełnie. Czworakowałam sobie po podłodze, więc była kwestia przedstawienia szkolnego. No i co z tą Martą zrobić, żeby ta Marta się mogła jak z tymi dziećmi chodzącymi zintegrować, żeby poczuła się, że jest nasza, że jest w grupie. Po prostu przebrała mnie za zajączkę. I ja jako ten zajączek sobie gdzieś tam czworakowałam po tej podłodze. Dostałam najgłośniejsze brawa wtedy. Do 5 roku życia nie chodziła. Zaczęła chodzić po pierwszym zabiegu ortopedycznym. To chyba jedna z najlepszych naszych chwil w życiu, moment jak zaczęła samodzielnie chodzić. Marta przechodziła kolejne zabiegi ortopedyczne, których łącznie było kilkanaście. Dzięki lekarzom i stałej rehabilitacji doszła do momentu, w którym mogła samodzielnie chodzić. Chodziliśmy po górach, chodziliśmy po plaży. To było wszystko może mniej sprawne, ale było. Poszłam na swoją pierwszą studniówkę. I to trwało do 21 roku życia. Zabieg, który w zasadzie miał poprawić estetykę chodu, zlikwidować koślawość kolan, no i ten zabieg nie wyszedł. I w tym momencie Marta przestała chodzić. Masz żal do lekarzy? Mam żal, bardziej chyba do naszego państwa, o to, co się stało później. Ze względu na wysokie ryzyko i złożoność, żaden z polskich lekarzy, u których była Marta, nie zdecydował się na przeprowadzenie operacji, która zniwelowałaby skutki nieudanej próby wyprostowania kolan. Zoperować Martę w swoim instytucie na Florydzie w Stanach Zjednoczonych zgodził się jednak dr Drew Paley. Jednak Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił dofinansowania operacji, której koszt oszacowano na blisko 380 tysięcy złotych. Żebym nie miała jakby tej siły przebicia i nie miała bliskich, którzy o mnie walczą, zostałam zostawiona. Nie wiem, co by ze mną było. Zaczęliśmy organizować wtedy pierwsze zbiórki. Z początku było bardzo trudno, później żeśmy to przyzwyczaili się, bo ludzie są różni na zbiórkę. Mhm. Ale większość ludzi jest takich, którzy przyjdzie po klepie, poda rękę i życzy powodzenia. Niektórzy są tacy, że po prostu powie, że żebrzemy, przestańcie żebrać. Czasami się łza zakręciła wokół, nie? No, człowiek już później się to odpalnia i robi dalej swoje, bo wie, że ma cel w tym.